Dzień dobry, z tej strony Paulina Matysiak. Komentarze na gorąco. Ważne sprawy społeczne. Rozmowa. Panie pośle, zgodnie z regulaminem, pan może wyjść z sali, jeżeli pan nie chce słuchać. Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. Cześć, to kolejny odcinek mojego podcastu, w którym w tym czasie kampanii wyborczej przedstawiam i rozmawiam z kandydatami i kandydatkami do Sejmu i do Senatu. Dzisiaj moim gościem jest Dawid Majewski, fotograf, architekt urbanista, absolwent architektury na Politechnice Poznańskiej i jednocześnie kandydat do Sejmu z okręgu numer 39, który obejmuje obszar powiatu poznańskiego i miasta na prawach powiatu Poznań. Dawid jest trójką na tej liście. Cześć Dawidzie. Cześć, witam Was serdecznie. Startujesz do Sejmu, ale to nie jest tak, że jesteś, można powiedzieć, świeżynką, jeśli chodzi o politykę tam na miejscu w Poznaniu, bo jesteś radnym w Radzie Osiedla Jeżyce już od jakiegoś czasu. Czy możesz więcej o tym opowiedzieć? Co robią radni osiedlowi? Co robią radni właśnie tego konkretnego osiedla Jeżyce? I jakie wnioski, jakie plany związane właśnie z działalnością w tej Radzie możesz przenieść parę pięter wyżej w tej działalności politycznej w Sejmie? Tak, ja jestem radnym na osiedlu Jeżyce od 2019 roku i Rady Osiedli to są dokładniej jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego, akurat tutaj miasta Poznania. Tych rad w Poznaniu jest 41. Całe miasto jest podzielone na takie osiedla i tam radni osiedlowi właśnie działają w zasadzie najbliżej ludzi, no bo naszym zadaniem jest w zasadzie nasłuchanie naszych sąsiadów, współmieszkańców i reagowanie na bardzo podstawowe często potrzeby, no ale też udział w konsultacjach co do rozwoju dzielnicy, rozwoju naszej części miasta i animowanie też całej społeczności. Także my się spotykamy raz w miesiącu na posiedzeniu rady. Tam właśnie zajmujemy się różnymi w zasadzie bardzo sprawami, bo to są i trochę kwestie właśnie planowania przestrzennego, bo konsultujemy miejscowe plany zagospodarowania. Organizujemy festiwale na przykład takie jak OFF Jeżyce czy Dni Jeżyc. Do tego wspomagamy szkoły, czy pomagamy na przykład różnym instytucjom kultury załatwiać dofinansowanie z Urzędu Miasta. No i też właśnie do nas się zgłaszają często mieszkańcy, kiedy mają jakieś takie problemy, czasami trywialne, czasami mniej, no bo czasami to jest na przykład, nie wiem, to, że śmieci są zbyt rzadko wywożone ze śmietników, a czasami faktycznie zgłoszenia jakichś częstych na przykład problemów z naruszaniem prawa w jakichś miejscach. No i my też właśnie kontaktujemy się z różnymi jednostkami miejskimi. Właśnie jesteśmy takimi pośrednikami właśnie pomiędzy mieszkańcami a Urzędem Miasta i innymi wydziałami, różnymi wydziałami Urzędu Miasta i innymi instytucjami. No i jednocześnie właśnie tą częścią w zasadzie władzy lokalnej, która jest tak najbardziej na dole. W zasadzie z tego wynika, że jesteście na takiej pierwszej linii, czyli jeśli coś się dzieje nie tak na konkretnym osiedlu, to najprawdopodobniej mieszkańcy właśnie do któregoś z radnych Rady Osiedla się zgłoszą i przyjdą z tymi swoimi problemami. Mówiłeś o tym, że te problemy są bardzo różnorakie. Mam takie poczucie, że nawet ta kwestia zbyt rzadkiego wywożenia śmieci to nie jest taka bardzo trywialna sprawa. Wydawać by się mogło, że to jest coś drobnego, ale myślę, że może być mocno uprzykrzającego po prostu życie. Przejrzałam w ogóle sobie skład tej rady i no niestety rada nie wygląda tak, jak, uwaga, nasze listy do Sejmu, to znaczy nie ma tam parytetu, zdecydowanie jest więcej mężczyzn niż kobiet i myślę, że warto byłoby to w kolejnych wyborach zmienić, więc kobiety do rad osiedla, koniecznie złapcie gdzieś w Poznaniu Dawida, żeby więcej opowiedział, co się dokładnie tam robi, ale chciałam pociągnąć teraz wątek związany z twoim wykształceniem, bo studiowałeś architekturę na Politechnice Poznańskiej i ta kwestia, którą poruszamy w naszym programie, kwestia szeroko rozumianej mieszkaniówki jest dla lewicy bardzo istotna. Jak to wygląda z twojego punktu widzenia i też z punktu widzenia no po prostu poznaniaka, osoby, która mieszka w dużym mieście, mieście, które jest interesującym celem przenosin, bo Poznań przyciąga bardzo dużo osób, pewnie część osób, które przyjeżdżają tam na studia, tam zostają, tam szukają pracy, tych ofert jest o wiele więcej niż w pobliżu. Jak Poznań sobie radzi z tym zapotrzebowaniem na mieszkania? Jak wyglądają mieszkania w Poznaniu? Czy jest tam tak drogo jak w innych miastach w Polsce?
I jak to wygląda właśnie z twojej perspektywy, no, osoby, która na takim kierunku jak architektura zdobyła swoje wykształcenie? Także dużo pytań tutaj. To może zacznę faktycznie od architektury. Właśnie jak sobie przypominam początki studiów i te powody, dla których w ogóle chciałem być architektem i urbanistą, bo prawdę powiedziawszy, no pracowałem w zawodzie nie jakoś super specjalnie długo tak naprawdę po studiach, no ale właśnie to troszeczkę rzeczywistość mi skonfrontowała to, co się da zrobić, a czego się nie da zrobić, bo idąc na studia, ja trochę wyobrażałem sobie, że będę właśnie przekształcał miasto, że będę zapewniał dobrej jakości mieszkania ludziom, że faktycznie przyczynię się do jakiejś zmiany społecznej. No i niestety okazało się, że tak naprawdę rzeczywistość pracy w polskich pracowniach no, polega głównie na wyciskaniu PUM-u. PUM, czyli to jest powierzchnia użytkowo-mieszkaniowa, czyli próbujemy z jednej działki wyciągnąć jak najwięcej metrów kwadratowych, które potem można sprzedać. I w rzeczywistości, w której mieszkania w zasadzie w Polsce stały się dobrem inwestycyjnym, jak to też mówił mój kolega architekt Zbigniew Maćkow z Wrocławia, takim bitcoinem w zasadzie, no czyli taką domyślną inwestycją, lokatą kapitału, to tak naprawdę z perspektywy jakości architektury, czy z samej architektury, no to jakość tego projektowania nie ma specjalnie znaczenia. No bo tak naprawdę liczy się to, ile metrów w jakiej lokacji będzie sprzedane. To większość osób, które kupują mieszkania teraz w dużych miastach, tak naprawdę nie ma zamiaru w nich mieszkać, tylko chce je wynająć i chce zwrotu z kapitału. I to dotyczy w takiej samej części Poznania, zwłaszcza tych dzielnic śródmiejskich, takich jak właśnie Stare Miasto, czy Wilda, Łazarz oraz Jeżyce. I tutaj połączę też troszeczkę to z wątkiem Rady Osiedla, ponieważ od przyszłej kadencji liczba naszych radnych na Jeżycach spadnie z 21 do 15, z tego względu, że ilość radnych jest powiązana z ilością mieszkańców na dzielnicy. I w kontekście tego, że w zasadzie jest tutaj ogromna presja inwestycyjna i powstaje mnóstwo nowej deweloperki, to fakt, że liczba mieszkańców spada, jednak świadczy właśnie o tym, że te mieszkania no, nie są kupowane pod to, żeby tutaj jakaś młoda rodzina się wprowadziła, tylko po to, żeby po prostu pieniążki się zgadzały. W zasadzie większość tych inwestycji niespecjalnie dodaje do tkanki miasta, ponieważ właśnie całe Jeżyce Północ, czyli to jest taki fyrtel, jak my to mówimy w Poznaniu na dzielnicę, to jest taki fyrtel pofabryczny, który teraz jest zagospodarowywany, z którym zresztą z Radą Osiedla też mamy taką historię, że my w tej kadencji i w poprzedniej przez 11 lat konsultowaliśmy plany miejscowe dla tej części Jeżyc i ze 100 poprawek, jakie były złożone przez nas, no 95 było odrzucone, ze względu na to, że te plany były uchwalane dopiero w zasadzie w momencie, kiedy inwestor miał już działkę i wiedział, co chce na niej zbudować. No i co chciał zbudować? No duże, wysokie obiekty, które niespecjalnie tak naprawdę się komponują z resztą dzielnicy, które są dość odcięte nawet w tym momencie od reszty dzielnicy, ponieważ do większości tej nowej części Jeżyc w tym momencie prowadzi jedna ulica. Z tego względu, że nie zadbano o to wcześniej, żeby faktycznie jakieś inne dojścia czy dojazdy porobić. Tam się wprowadza coraz więcej osób i to też będzie problematyczne. Także problem polega na tym, że w zasadzie ta presja inwestycyjna sprawia, że tutaj nie przybywa takich realnych osób, które będą tutaj na dłużej i będą też... Ja może wyjdę to, bo to się wydaje w ogóle też bardzo takie nielogiczne, bo mówisz, że z jednej strony w tej dzielnicy na Jeżycach powstają nowe miejsca, nowe apartamenty, nowe mieszkania, ale jednocześnie nie przybywa mieszkańców, no ale ktoś je buduje, ktoś je kupuje, ktoś je pewnie wynajmuje, coś z tym robi. Ja może tutaj jeszcze polecę odcinek jednej z audycji, którą też nagrałam, która jest do znalezienia w podcaście, rozmowa z Łukaszem Drozdą, też urbanistą i autorem książki Dziury w ziemi, patodeweloperka w Polsce. Tu można też się więcej dowiedzieć, jeżeli kogoś ten temat interesuje. No ale właśnie, zatrzymajmy się. Co może zrobić polityk? Co może zrobić partia polityczna, żeby te problemy rozwiązywać? Bo sytuację wydaje mi się, że mamy całkiem nieźle zdiagnozowaną. Też należymy do takiego pokolenia młodych osób, które doskonale sobie zdają sprawę z tego, że mieszkania są bardzo drogie, że nie każdego stać na wzięcie kredytu. W zasadzie jesteśmy w takim punkcie, że coraz mniej osób też stać na wynajem i stoimy w zasadzie w takim rozkroku. Mieszkania są bardzo drogie, a przecież jest to jednak
taka usługa i taka potrzeba, z której nie możemy zrezygnować. Możemy zrezygnować oczywiście, nie wiem, na przykład z tego, że nie będziemy chodzić do kina, nie będziemy jeść na mieście, ale nie możemy zrezygnować z tego, żeby mieć dach nad głową. No to jest oczywiste. Każdy, kto cokolwiek robi poza swoim miejscem zamieszkania, studiuje, szuka pracy w innym mieście, doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że gdzieś mieszkać musi, nawet jeżeli to będzie jakiś pokój, jeśli już nie całe mieszkanie. Co możemy zrobić my jako politycy właśnie z tym problemem i jak wygląda ta sytuacja w Poznaniu? Jak drogie są czynsze w Poznaniu? Jak drogi jest wynajem w Poznaniu? Jak to wygląda z twojej perspektywy jako właśnie mieszkańca tego miasta? No właśnie, więc zacznę może tutaj od końca twojego pytania. Bo najnowsze inwestycje, które budują się teraz dosłownie 200-300 metrów od miejsca, w którym mieszkam, chodzą teraz po 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy. I w zasadzie tu też miejsce w tym najbliższym otoczeniu na dobudowywanie kolejnych obiektów się kończy. Także to też wpływa na to, że i ceny mieszkań idą do góry. To dobrze dla pewnej grupy osób, które te mieszkania mają, oczywiście, ale dla całej reszty właśnie oznacza to możliwość podwyżek czynszów. My w zasadzie wynajmujemy mieszkanie właśnie na Jeżycach. Ja wynajmuję mieszkania na Jeżycach od 10 lat teraz i już wiele, wiele razy te czynsze były podwyższane. Przy czym najbardziej dramatycznie tak naprawdę w ostatnich 2 latach. Może chwilę przed pandemią były jakieś podwyżki, potem właśnie po pandemii w momencie, kiedy w 2022 wybuchła wojna w Ukrainie, wtedy to w ogóle już wymknęło się spod kontroli praktycznie i od tego czasu tak naprawdę te czynsze tylko idą jeszcze bardziej do góry, bo głód mieszkaniowy jest wysoki. Zresztą właśnie podając na przykład argument naszego landlorda tutaj, który nam powiedział, że podnosi nam czynsz, ponieważ sprawdził na OLX-ie, że czynsze są wyższe, więc może. I to go motywowało, także to napędza taką też presję bardzo dużą właśnie na podwyżki czynszów. Dodajmy w tym miejscu też fakt, że w zasadzie ktoś, kto wynajmuje to mieszkanie, nie ma za bardzo argumentów, znaczy albo przyjmie tę podwyżkę, albo będzie musiał się wyprowadzić, a sytuacja wygląda tak, że wszędzie te mieszkania po prostu są często bardzo drogie i ceny są po prostu zaporowe, więc z perspektywy kogoś, kto wynajmuje, a nie ma żadnej innej alternatywy, no sytuacja wygląda faktycznie dramatycznie i dokładnie to samo mówią moi znajomi w innych miejscowościach, którzy właśnie mówią, że to, co najbardziej spędza im sens powiek, to perspektywa podwyżki czynszu, taka możliwa, nie że spodziewana, że będzie, tylko właśnie to, że po prostu za kilka miesięcy mogą się dowiedzieć, że o kilkaset złotych z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc wzrośnie im po prostu czynsz za wynajem mieszkania. Tak, bo tu trzeba jeszcze jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć, to znaczy to, że w Polsce i my, i bardzo, bardzo wiele osób w miastach tak naprawdę te umowy najmu ma bardzo niekorzystnie skonstruowane, bo istnieje coś takiego jak najem okazjonalny, który w zasadzie kiedy podpisuje się taką umowę, to de facto rezygnuje się z większej części ochrony praw lokatorskich, no ale w tym momencie najczęściej nie ma opcji podpisania innej umowy i w tej umowie jest powiedziane, że tam wyprowadzka to jest miesiąc, powiedzmy, że czynsz może się zmieniać nawet w ciągu roku, jeżeli właściciel będzie w zasadzie chciał i my możemy się nie zgodzić i po prostu się wynieść. Także to nie daje takiego poczucia pewnej stabilności i pewnego, no właśnie, myślenia o przyszłości, ale też, co zauważyłem w tym czasie, też mi nie sprawia, że ja chcę jakoś bardzo dużo wkładać w to mieszkanie, pracy i też może jakieś pieniędzy, chociaż bardzo lubię to, jak mieszkam i to jest dla mnie bardzo ważne, właśnie ta część domowa i to, żeby zadbać o swoją przestrzeń najbliższą. Ale właśnie to mnie demotywuje, bo w zasadzie nie mam pojęcia, kiedy ta umowa się może skończyć. Ona się może skończyć w każdym momencie, albo właśnie te ceny mogą pójść tak bardzo w górę, że no nie będzie mnie po prostu na to już więcej stać. I tutaj jest jeszcze jedna kwestia, to znaczy przy jednocześnie tych ogromnych cenach mieszkań, zwłaszcza na rynku pierwotnym, kupienie mieszkania nie zawsze jest opcją. Znaczy ta opcja się pojawia w pewnym momencie życia, najczęściej później, bo powiedzmy, mając jakieś doświadczenia z bankami, to zdaję sobie sprawę z tego, że zdolność kredytowa tak naprawdę pojawia się, jeżeli się ma umowę o pracę, a najlepiej 2 umowy o pracę i to jeszcze na nie najgorsze pensje. I wtedy w zasadzie dopiero można kupić coś, co nie będzie kawalerką, albo nie daj Boże mikrokawalerką,
ale to jest opcja dostępna dla niewielkiej części społeczeństwa. Większość osób, zwłaszcza tych, które najbardziej mieszkań potrzebują, nie mają zdolności kredytowej, bo no właśnie, bo zdolność kredytową najczęściej też mają osoby, które już mają mieszkanie, albo kilka. Także Koło się zamyka. Tak, ci, którzy dokładnie. Mają, stać ich na kolejne miejsca, a ci, którzy nie mają, no są no coraz gorszej sytuacji zwyczajnie. No i właśnie, i patrząc na rozwiązania programowe też innych ugrupowań, widać, że tak naprawdę one nie rozwiązują problemu u podstaw po stronie podaży, tylko tak naprawdę no, robią dobrze bankom i deweloperom. Nasza propozycja jest zupełnie inna. Jak ty się na nią zapatrujesz? Rozmawiamy chwilę po naszej konwencji programowej w Wiedniu, gdzie właśnie mówiliśmy o tym, jak powinien wyglądać dobrze przygotowany program budowy mieszkań. Tak, znaczy no tu tylko jeszcze dorzucę to, że w zasadzie mamy już pierwsze efekty wprowadzenia programu Mieszkanie Bezpieczny Kredyt na 2%. I głównym efektem tego programu jest to, że mieszkań w Poznaniu, w widełkach cenowych, które się mieszczą, praktycznie nie da się kupić teraz, bo one wszystkie zeszły z rynku. Także super, po prostu sytuacja jest rozwiązana, bo w zasadzie nie ma w ogóle już teraz praktycznie opcji kupienia niczego, a ceny po prostu też poszły do góry w związku z tym. I te propozycje właśnie IPIS-u i Platformy, no generalnie generowały, tak jak powiedziałaś dokładnie, zyski bankom, deweloperom, a jedynym tak naprawdę rozwiązaniem takim na skalę europejską, które się sprawdzało, no to były mieszkania samorządowe, dofinansowane przez państwo, mieszkania o regulowanych czynszach i to nie jest nic nowego. Tu nie trzeba tak naprawdę wymyślać koła na nowo, bo tego typu rozwiązania w zasadzie we wszystkich gospodarkach wysoko rozwiniętych w pewnym momencie się pojawiały, prędzej bądź później, właśnie w związku z presją na ceny mieszkań i na to, że w pewnym momencie, kiedy ludzie lokowali pieniądze w mieszkaniach, no to większości ludzi nie było na nie stać. I właśnie, żeby rozwiązać tę sytuację, samorządy w większości krajów europejskich budują swoje mieszkania, czy z dofinansowań państwowych, czy samorządowych, czy czasami na przykład też nakładały podatki od luksusu, bo to też jest historia właśnie o Wiednia i właśnie wiedeńskiego programu mieszkaniowego, który w tym momencie obchodzi swoje stulecie. Pierwsze mieszkania w Wiedniu były finansowane z podatku od luksusu i z podatku od wysokich metraży, więc tak naprawdę dokładnie ci ludzie, którzy najwięcej zarabiali na kryzysie mieszkaniowym, potem musieli wrzucać pieniądze na to, żeby te mieszkania komunalne dostępne były budowane. Tak, dla tych po prostu, którzy nie byli w tak dobrej sytuacji. Myślę, że ważne jest to, co powiedziałeś, że tak naprawdę nie jest to jakiś bardzo awangardowy program, bo takie rozwiązania funkcjonują w innych europejskich państwach, tego, że to państwo buduje mieszkania i warto też podkreślić, że mieszkania, które wybuduje państwo, trafiają do pewnego zasobu, który można po prostu określić jako majątek publiczny, bo one będą służyć kolejnym pokoleniom. To jest kwestia, którą też mamy zapisaną w programie, że te mieszkania po prostu, jeżeli już nie będziemy ich potrzebować, jeżeli zdecydujemy się na przykład w pewnym momencie życia na to, żeby kupić własne mieszkanie, będą służyły innym rodzinom, innym osobom, które takiego mieszkania potrzebują, że ten majątek, te mieszkania nie będą wyprzedawane, tak jak było to z wieloma mieszkaniami spółdzielczymi, które w ten sposób w zasadzie za niewielkie pieniądze trafiły do takiego zasobu już prywatnego i też spowodowały odpływ tych mieszkań, które mogłyby służyć, których nie stać na zakup własnego mieszkania, czy tak jak obecnie na wynajem na wolnym rynku. Więc jakby plusów z takiej sytuacji dostarczenia kolejnych mieszkań jest o wiele więcej, bo przecież budowa takich czynszowych mieszkań spowoduje nie tylko to, że wiele osób będzie mogło je wynająć za godne pieniądze, niezbyt też wysokie, takie, na które te rodziny będzie stać, ale spowoduje też tak naprawdę obniżenie czynszu tych mieszkań, które już teraz dostępne są na rynku. Oczywiście. No właśnie, bo ten program ma wiele plusów. Przede wszystkim chciałbym jeszcze raz podkreślić to, że to nie są nowe rzeczy i że też my możemy przewidzieć konsekwencje tego w przyszłość, na wiele lat do przodu, no bo właśnie mamy przykłady z innych krajów, które to stosują od bardzo dawna. No i to, co się działo, to faktycznie to, że po prostu no, w tym momencie na przykład ceny najmu w Wiedniu są niższe niż w Warszawie, gdzie w Wiedniu się żyje jednak lepiej i zarabia też lepiej, tak naprawdę, niż w naszej stolicy. Ale masz rację, że to też wpłynęło na ceny najmu na rynku prywatnym, ponieważ
w momencie, kiedy właśnie jest jednak ta możliwość odmowy landlordowi podwyżki czynszu, no to on też nie ma takich narzędzi w ręku do tego, żeby te czynsze w nieskończoność podwyższać. Nie wszyscy muszą mieszkać w mieszkaniach państwowych, natomiast przekłada się to na cały system. Przy czym to te mieszkania, które mają regulowane czynsze, no też dają pewną dużo większą stabilność, no bo tak jak ja mówiłem o tym, że sam nie wiem, że ta umowa, którą mam teraz, może być rozwiązana w ciągu miesiąca, no to też nie mam pewnej takiej pewności co do przyszłości. Planuję oczywiście sobie życie do przodu, ale zawsze gdzieś muszę mieć z tyłu głowy to, że to się może wywalić wszystko o coś tak prostego jak nieprzedłużenie umowy. I właśnie nie ma w tym budownictwie państwowym i ludzie tam mieszkają latami i w zasadzie nawet jeżeli nie chcą kupować mieszkania i nie chcą właśnie w to inwestować, to mają ten komfort w zasadzie jak właściciele mieszkań prywatnych. No a w Polsce jedyną opcją, żeby mieć taki komfort, jest po prostu zadłużenie się w banku albo jeżeli kogoś stać, to kupno za gotówkę. To już będzie chyba milionerem, tak? Bo teraz te mieszkania niedługo wszystkie będą w dużych miastach o jakichś sensownych metrażach kosztowały 1 000 000 zł. Tak, no więc można sobie policzyć, ile trzeba zarabiać, żeby mieć odłożone pieniądze na to, żeby kupić mieszkanie za gotówkę. Tak jest w wielu miastach, że faktycznie nowo wybudowane mieszkania schodzą na pniu i jak się okazuje, niekoniecznie od razu trafiają do tych najbardziej potrzebujących, bo dla części osób to jest po prostu inwestycja swojego kapitału. Ale warto tutaj jeszcze podkreślić, że te nasze propozycje dotyczą i nie są związane tylko z budową nowych mieszkań na taki tani najem, ale też na przykład takie rozwiązania, które już teraz dla wielu osób bez żadnych regulacji są bardzo dotkliwe, ponieważ my na przykład proponujemy wprowadzenie górnego limitu kaucji na poziomie miesięcznego czynszu. Wiemy, że bardzo często dla osób, które muszą zmienić mieszkanie, no właśnie wpłacenie kaucji, która często wynosi więcej niż ten miesięczny czynsz, jest bardzo problematyczne, bo trzeba tak naprawdę dysponować kwotą przynajmniej kilku czynszów na to, żeby z jednej strony opłacić kaucję, żeby mieć na opłacenie samego czynszu, żeby mieć na opłacenie rachunków. Jest to problematyczne. Chcemy właśnie wprowadzić taki limit. Dla tych, którzy już zaciągnęli kredyty hipoteczne, chcemy zamrozić to oprocentowanie tych kredytów, które były zaciągnięte do końca 2021 roku. Mówimy o tym cały czas. Mieliśmy ustawę, z którą przyszła Daria Gosek-Popiołek. Teraz ostatnio mówiła o tym Dorota Olko właśnie na tej konwencji wiedeńskiej. No i przede wszystkim sprawdzenie, co się tak naprawdę wydarzyło, jeżeli chodzi o te stawki WIBOR. Tutaj powinna być powołana komisja. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z naszymi postulatami związanymi z mieszkaniami. A ja teraz już płynnie, w zasadzie na koniec naszej rozmowy, przechodzę do pytania, które chyba niekoniecznie będzie dotyczyło mieszkań, ale będzie dotyczyło tych spraw, które według ciebie, Dawidzie, są najważniejsze, które są najważniejsze dla ciebie i z którymi ty jako swoimi głównymi postulatami idziesz do Sejmu w tych wyborach. Jakie 3 sprawy chciałbyś załatwić ty, jako poseł z Poznania, jako reprezentant mieszkańców Poznania? Co według ciebie jest najważniejsze? Znaczy pierwsze to chyba nie będzie zaskoczeniem, czyli dostępne mieszkania właśnie dla wszystkich, bo jednak to jest problem, który dotyczy ludzi w całej Polsce, w Poznaniu bardzo mocno też i teraz go zaczynamy tutaj super mocno odczuwać, zwłaszcza ludzie młodzi, bo to też właśnie powinniśmy tutaj dodać do tego wszystkiego, że właśnie te problemy z brakiem czy zdolności, czy z dostępności mieszkań, no też przekładają się na to, że w tym momencie ponad 50% młodych ludzi w moim wieku mieszka z rodzicami, tam czy właśnie to jest przedział 25-35 lat. No nie ma właśnie też tych perspektyw za bardzo rozwoju i nie ma takiego poczucia bezpieczeństwa, które jest super ważne. Więc myślę, że po pierwsze właśnie mieszkania. Po drugie to przebudowa poznańskiego dworca, która powinna być konsultowana ze stroną społeczną i zrobiona w naprawdę profesjonalny sposób, bo myślę, że PKP i państwo polskie i miasto Poznań są nam to winne po wtopie w 2012 roku. O samym tym dworcu myślę, że spokojnie można byłoby nagrać osobny całą audycję i to, jak wygląda przemieszczanie się po tym dworcu, jak wygląda cały ten kompleks. Ale to zostawmy, może wrócimy do tego i nagramy kiedyś o tym odcinek. W związku z tymi dwoma rzeczami też właśnie standardy projektowania przestrzeni publicznej, które myślę, że naprawdę jeszcze czeka nas bardzo, bardzo wiele pracy nad tym, ponieważ od 1993 roku, kiedy wyrzuciliśmy do kosza większość planów miejscowych, Polska rozwija się w sposób bardzo niekontrolowany, bardzo nieekologiczny, nielogiczny i struktura zbudowana zostanie z nami na lata. Także to są rzeczy, które powinniśmy załatwić najszybciej.
I wydaje mi się, że też super, super ważne jest to, żebyśmy też zadbali po prostu o nasze państwo, bo czy sfera budżetowa jest niedofinansowana, czy właśnie służba zdrowia kuleje. I myślę, że właśnie jako lewica to, co oferujemy, to pewną też taką spójną wizję tego, jak powinien wyglądać nasz kraj, ale też właśnie cała ta instytucja, która zapewnia nam lepszy poziom życia. I tutaj też w zasadzie te mieszkania są jedną z części polityk tak naprawdę społecznych i podnoszenia jakości życia po to, żeby w różnych dziedzinach życia po prostu. No nie trzeba było być milionerem, żeby móc godnie żyć. Dziękuję, dziękuję. Kończymy rozmowę, a ja zachęcam wszystkich, którzy nas słuchają z Poznania i z okolic, żeby 15 października zagłosowali na Lewicę, zagłosowali na Dawida Majewskiego, kandydata do Sejmu, właśnie z okręgu obejmującego powiat i miasto Poznań, kandydat z numerem 3. I zachęcam też do zostawienia swojej opinii, swojej oceny podcastu i przede wszystkim do podzielenia się tą rozmową z waszymi znajomymi, którzy w Poznaniu mieszkają. Bardzo dziękuję, Dawidzie, za rozmowę. Dziękuję ci bardzo.